Halo, halo, dzień dobry. Zabieram Was dzisiaj na Pelopones, a dokładnie na Półwysep Peloponeski. Wylatujemy z Krakowa do Aten, a towarzyszyć w podróży będzie nam Irena z Markiem. Ta część Grecji jest jedną z najbardziej magicznych miejsc w Europie. Obowiązkowo zobaczymy oczywiście kanał Koryncki. Będziemy w antycznym Koryncie. Zobaczymy przepiękne miasteczka, między innymi półwysep Momenwasje. Pojedziemy tam, gdzie jest wrak statku Dimitrios. Zobaczymy przepiękne zatoczki z przepięknymi plażami, wodospady, przepiękną jaskinię, a na koniec jako wisienkę zostawiamy sobie Ateny. No jak widać, na lotnisku w Atenach jest totalny chaos. Jedni pasażerowie lecieli bez bagażu, inni na bagaż czekali godzinami. I skutek jest tego taki, że jest tutaj mnóstwo tych bagaży, każdy teraz szuka swojego. No witali tutaj też również jakąś słynną postać. Podejrzewam, że jest to jakiś sportowiec. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, co to jest za osoba, to prosimy o pozostawienie komentarza pod filmem. Wypożyczalni Global, znajdującej się około 8 km od lotniska, wypożyczyliśmy samochód. Cena za takie auto to około 1200-1300 zł za 7 dni. I dotarliśmy do Koryntu. Tutaj w tym budynku znajduje się nasz apartament Studio Posejdona. No jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, jest super kuchnia, są dwie otwarte sypialnie, duży jest salon, gdzie można nawet tutaj pograć w piłkarzyki, także naprawdę godny polecenia. Ostatni mecz, proszę Państwa, ale się dzieje, kibice, ła, proszę, tutaj brakło nam obrońców. Następnie udaliśmy się do wyjątkowej restauracji Paladar, która znajduje się tutaj nad samym brzegiem morza. Mogliśmy tutaj popróbować różnych dań opartych na czystych produktach lokalnych, które są inspirowane smakami Morza Śródziemnego. O, jest ciepło. To nasze autko, pakujemy się i kochani, jedziemy teraz zwiedzić kanał Koryncki. No i dalej na południe. Oczywiście odwiedzając południową Grecję, na liście miejsc do zobaczenia nie może zabraknąć kanału Koryńskiego. Jest to naprawdę fantastyczny punkt na mapie Grecji, który łączy ze sobą dwa morza, egejskie i jońskie, a także oddziela półwysep Peloponezu od kontynentu. Historia budowy kanału Koryńskiego jest dosyć długa. Ale tak naprawdę pomysłodawcą był tutaj jeden z tyranów Koryntu, Periander. To on właśnie chciał skrócić trasę statków i umożliwić taką swobodną przeprawę pomiędzy morzami. No ale niestety nie udało mu się to. Dopiero w XIX wieku po budowie kanału Suezkiego postanowiono zająć się budową kanału Koryńskiego. Początkowo zlecono budowę kanału Węgrom, jednak w 1890 roku przejęli ją Grecy i udało im się stworzyć kanał do końca. Jest najgłębszym kanałem na świecie, wyprzedza w ten sposób kanał Suezki. Wysokość jego ścian to około 80 metrów, szerokość w takim najszerszym miejscu to 25 metrów, no i ma ponad 6 km długości. Obecnie kanał jest zamknięty dla statku z powodu osuwisk, ale trwają prace nad jego remontem. Pelopones jest dosłownie przesiąknięty mityczną atmosferą, a ślady historii znajdziemy tutaj na każdym kroku. Znajdujemy się w tym momencie w antycznym Koryncie. I
Idziemy teraz zwiedzić stanowiska archeologiczne. No oczywiście najważniejszym zabytkiem są tutaj ruiny archaicznej świątyni Polina z około 540 roku przed naszą erą. Starożytny Korynt był jednym z najstarszych i najważniejszych miast w Grecji. Był znanym ośrodkiem handlu i rozrywki, dlatego nieustannie przebywali tutaj kupcy i podróżni. Ale przede wszystkim było sławne dzięki kapłankom Afrodyty, które trudniły się prostytucją i zwabiały do świątyni gości bawiących się na ucztach. Tych świętych prostytutek, zwanych córami Koryntu, było około 1000. Dlatego Korynt nazywano miastem rozpusty. Te naczynia mają już 5000 lat. Korynt właśnie słynął z produkcji takich charakterystycznych, antycznych waz. Przed nami jedno z ciekawszych miejsc Peloponezu. Jest to Akrokorynt, gdzie znajdują się ruiny fortecy wysoko na wzgórzu, skąd rozpościerają się przepiękne widoki. Parking i wstęp jest tutaj darmowy. Czynny jest od godziny 8:30 do 15:30. No polecam ubrać tutaj troszkę lepsze obuwie niż takie sandały, w których ja poszłam, bo kamienie są tutaj dosyć śliskie. No i dobrze mieć z sobą wodę i jakieś nakrycie na głowę. Jest tak gorąco, że moje towarzystwo zaczyna się wyłamywać. Ja góralka stat nie dam rady. Ja nie dam rady. Na wzgórzu zachowały się nieliczne ruiny z różnych okresów, m.in. fundamenty świątyni Afrodyty, na bazie której wzniesiono tutaj wczesnochrześcijańską bazylikę. Jest bizantyjska cysterna na wodę, są tureckie fontanny, wieża z czasów frankijskich, meczety oraz wenecki kościół. I dotarłam na szczyt. No niestety moje towarzystwo pozostało na dole. No jest bardzo, bardzo gorąco, także nie było łatwo. Na szczęście dałam radę. No i zobaczcie, jakie mamy stąd przepiękne widoczki. Teraz, kochani, po zejściu możemy tutaj się czegoś napić. Ła, już sobie wyobrażam, jak to piwko będzie smakować. Wow! Zobaczcie, jak pięknie jest zmrożona szklaneczka. O Jezus, ja już piję oczami. Ła, ale bomba. Czy możesz szybciej lać? Bo zasło mi w gardle. O, pianka, jak wyjdzie, to będzie. O, zobaczcie, pianeczka. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, są Mykeny. To starożytne greckie miasto, położone jest na szczycie malowniczego wzgórza na wysokości 278 metrów nad poziomem morza. Mykeny według mitologii greckiej to był wielki gród na Peloponezie, rządzony przez takich władców jak Perseusz czy Agamemnon. Na terenie Myken znajduje się muzeum, w którym możemy zobaczyć m.in. makietę całego kompleksu. Znajdują się tutaj również największe odnaleziska fresków z okresu mykeńskiego.
są różne repliki obiektów, w tym jest między innymi na przykład maska Agamemnona. Jest bardzo dużo waz, figurek wotywnych, no i różnych przedmiotów codziennego użytku. Symbolem Myken jest brama lwów z około 1250 roku przed naszą erą. Jej ozdobą jest płaskorzeźba przedstawiająca dwie lwice opierające się o podstawę kolumny i jest najstarszym monumentalnym reliefem zachowanym w Europie. Po przekroczeniu bramy lwów z prawej strony można zobaczyć pozostałości po spichlerzach z końca XIII stulecia przed naszą erą, a naprzeciwko spichlerza odnajdziemy ruiny okręgu grobowego A, który służył jako miejsce pochówku władców oraz członków rodziny królewskiej. W środku odkryto 6 grobów szybowych. Kolejnym punktem na naszej mapie zwiedzania jest Nauplion. To urokliwe miasto leżące w zakolu Zatoki Argolickiej. Jednym z największych symboli miasta jest Bourcy. To zamek wzniesiony na niewielkiej wysepce nieopodal portu. Niegdyś, w czasach osmańskich, cały ten zamek był wykorzystywany jako więzienie. A po odzyskaniu przez Grecję niepodległości w tym trzypoziomowym zamku zamieszkał urzędujący kat. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o twierdzy Palamidi, która góruje nad miastem. Można do niej się dostać na dwa sposoby. Osoby w dobrej formie mogą po prostu wejść schodami, do pokonania jest 900 stopni, albo wyjechać samochodem. A my tymczasem idziemy poszukać fajnej restauracji, w której coś smacznie zjemy. Jedziemy do Momenvasia, ale już teraz zobaczcie, spójrzcie na lewo. Tam wysoko w górze, w pionowej ścianie skalnej, wbity jest klasztor. Droga do klasztoru wije się taką krętą serpentyną. No niestety okazało się, że klasztor jest już zamknięty. Nie wiem, czy w ogóle można go zwiedzić, ale warto chociaż tutaj podjechać, bo naprawdę widoki są stąd bardzo ciekawe. Jest to klasztor Panagia Elona, bardzo ważny i sławny, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, który został zbudowany w XV-XVI wieku we wnęce pionowego urwiska nad kanionem Dawnon. Późnym wieczorem dojeżdżamy do Momenvasi, którą będziemy zwiedzać jutro, a tymczasem idziemy jeszcze na jakiegoś smacznego drinka, piwko albo winko. O poranku jedziemy zwiedzić Momenvasię. Jest to przepiękny półwysep, zwany również Gibraltarem Grecji. Samochód najlepiej zostawić na lądzie, bo chociaż pomimo grobla pełni tutaj funkcję parkingu, to bardzo trudno jest o wolne miejsce. Dalej można już iść tylko pieszo przez jedyną bramę, która prowadzi do wewnątrz miasteczka i stąd właśnie też pochodzi nazwa Monemvasia od słów Moni Envasis, co znaczy jedno wejście. Może to dość dziwne, ale Monemvasia ciągle jest mało znana. Może to dlatego, że praktycznie jest niewidoczna od strony lądu. Dlatego osoby, które odwiedzają to miejsce po raz pierwszy, nie zdają sobie nawet sprawy, jaka czeka ich niespodzianka. Na wyspie powstały dwa miasta, dolne i górne.
Dolny miało służyć jako taki punkt handlowy. Od północy broniła je wysoka i stroma ściana skalna, a z pozostałych trzech stron otaczają je potężne weneckie mury o łącznej długości 900 metrów. No niestety w obrębie murów nie było portu. Jest jedynie taka mała brama morska, która jakby zapewnia dostęp do morza, i druga brama wschodnia, która prowadzi na taki dawny cmentarz. Miasteczko bardzo szybko się rozwijało, przyciągało kupców, bogatych mieszkańców, ale i również najeźdźców. Ale pomimo wielokrotnych oblężeń i najazdów, mieszkańcom żyło się tutaj coraz lepiej. W połowie XIX wieku te dobre czasy zaczęły dobiegać końca, a pod koniec tego stulecia osada całkowicie utraciła tutaj znaczenie handlowe. Mieszkańcy w większości opuścili Monemwasję, a w roku 1911 całkowicie opuścili Górne Miasto. Wówczas zaczęło ono popadać w ruinę i zapomnienie. Obecnie na Górne Miasto prowadzi kręta brukowana ścieżka, na końcu której znajdują się szczątki autentycznej żelaznej bramy. Górne Miasto powstało wcześniej niż Dolne i mieszkało tutaj znacznie więcej ludzi. No, jedynym ocalałym budynkiem jest XIII-wieczny kościół świętej Zofii, który stoi w najwyższym miejscu skały. No niestety czas, wojna spowodowały tutaj poważne szkody w kościele, który został odrestaurowany w połowie XX wieku. No niestety we wnętrzu kościoła był zakaz filmowania. Sytuacja zmieniła się dopiero po roku 1971, kiedy zbudowano to most łączący właśnie stały ląd z wyspą. Do miasta zaczęli wracać mieszkańcy, ale jednak nie zdecydowano się na odbudowę Górnego Miasta. Obecnie Monemwasja to labirynt wąziutkich uliczek. Dawniej było tutaj przeszło 800 domów i 40 kościołów, i mieszkało tutaj kilka tysięcy mieszkańców. Dziś mieszka tu na stałe około 50 osób, więc tylko można sobie wyobrazić, jak ruchliwe i gwarne było to kiedyś miasto. No wiele starych domów zostało tutaj odrestaurowanych, w których dzisiaj mieszczą się tawerny, sklepy z pamiątkami i maleńkie, skromnie urządzone hoteliki. No i kochani, przyszedł czas na kąpiel w morzu. Przed nami około 60 km na przepiękną plażę Połda. Jest to dzika, piaszczysta plaża z cudownym piaskiem. Praktycznie nie ma tutaj turystów, nie ma też leżaków do wypożyczenia, nie ma tutaj żadnej komercji i właśnie o to nam tutaj chodziło. Pierwsze zanurzenie stóp, ale woda jest całkiem przyjemna. Zajechaliśmy do takiej przydrożnej tawerny i zobaczcie, zaczynamy tutaj ucztę, sałatka grecka, za chwilę tutaj dostarczą nam jeszcze rybki. Ostatnim naszym punktem dzisiejszego zwiedzania będzie Peloponeska Zatoka Wraku. Historia statku Dimitrios jest pełna tajemnic. Wiemy o nim tyle, że został zwodowany w 1950 roku w Danii i wykorzystywany był do transportu różnych towarów, głównie między greckimi a tureckimi portami. Jedna z teorii głosi, że statek celowo został opuszczony, podpalony, by zatrzeć wszelkie dowody przemytu. Był również statkiem przemytniczym i szmuglował papierosy z Turcji. 23 grudnia 1981 roku
został wyrzucony na brzeg na plażę Waltaki. Druga wersja jest taka, że został przejęty przez władze portowe, a następnie celowo został wypuszczony z portu, gdyż jego stan był bardzo zły i bali się, żeby statek nie zatonął w porcie, więc pozostawili go w morzu, które przeciągnęło go około 5 km dalej właśnie na mieliznę, na plażę Waltaki. Na wieczór dojeżdżamy do miejscowości Kotronas, gdzie spędzimy dwie noce w hotelu Xenios. O poranku jedziemy do miasta Boga Aresa, do Areopoli. Jest to nieduże miasteczko, które zostało zbudowane praktycznie w całości z kamienia, począwszy od domów, kościołów, drogi. No nie ma tu szczególnych atrakcji turystycznych. Miasteczko ma taki charakter średniowieczny. Jest tutaj właśnie przez to taki super nastrój. Jest mnóstwo kafejek, kawiarenek, restauracji. Są również sklepy z pamiątkami. Także naprawdę czas tutaj płynie jakby leniwiej, senniej, więc warto tutaj zaglądnąć i poczuć ten taki właśnie super klimat. Na razie miasteczko jest jeszcze opustoszałe, bo jest wczesna godzina, ale myślę, że pod wieczór zrobi się już tutaj gwarnie i turyści, i mieszkańcy zasiądą tutaj w tych restauracyjnych ogródkach. Kolejną atrakcją, którą sobie zwiedzimy, jest to jaskinia Diros. To potoczna nazwa zespołu jaskiń położonych nad niewielką zatoczką o tej samej nazwie. My tymczasem zwiedzimy sobie jaskinię Glifada. Proces jej tworzenia zapewne rozpoczął się setki tysięcy lat temu. No obecnie w większości wypełnia ją woda, zakrywając tutaj takie stalaktyty oraz stalagmity, które zostały uformowane jeszcze w czasach, gdy poziom morza znajdował się znacznie niżej. No maksymalna głębokość jaskini to blisko 80 metrów. No odkryto ją tak naprawdę dopiero na początku XX stulecia i mało kto przypuszczał, że będą tam tak wspaniałe wnętrza, jakie możemy teraz właśnie tutaj podziwiać. Jaskinie można zwiedzać już od roku 1967, także już dosyć dawno temu. No przepiękne są tutaj te korytarze i pomieszczenia, które są wypełnione wodą. Odbijają się tutaj w niej i stalaktyty oraz stalagmity. Istnieją tutaj dwie trasy zwiedzania. Jest standardowa, nazywana długą, oraz skrócona. Ta długa właśnie ma 1500 metrów długości. Pierwsze 1200 metrów pokonuje się łódką, a pozostałe 300 metrów pieszo. No niestety ze względu na to, że praktycznie nie ma tutaj turystów, nie będziemy płynąć łódką, pozostaje nam tylko przejść te 300 metrów pieszo i podziwiać piękną jaskinię z pomostu. Wtedy bilet jest też dużo tańszy, bo standardowa cena to 15 euro. My zapłaciliśmy 7 euro właśnie bez przejażdżki łódką. No ale może jak wy będziecie, to wam się uda, także polecam, bo jaskinia jest naprawdę przepiękna. Po zwiedzeniu jaskini jedziemy do pięknej nadmorskiej wioski rybackiej Mezapos z krystalicznie czystą wodą. Następnie udajemy się na niewielką plażę Halikia Beach, która znajduje się tuż obok zatoczki. Jest ona co prawda kamienista, ale w przepięknej scenerii.
gdzieś po 3 godzinach plażowania jedziemy w dalszą drogę. Przemierzamy górzystą, tajemniczą krainę Mani, która wygląda jak widmo, jak wymarły region. Przez kilka wieków, od XVI do wczesnych lat 20., toczono tutaj krwawe wojny. Kiedy walki ustały, to mieszkańcy i tak tutaj nie powrócili ze względu na liczne trzęsienia ziemi. Po przejechaniu tego tajemniczego regionu dojeżdżamy do kolejnej zatoczki z przepiękną kamienistą plażą Alipa Beach. Kolejną atrakcją dzisiejszego dnia będzie wędrówka po wodospadach Polilimnio. Te przepiękne wodospady znajdują się w wąwozie Polilimnio, a ich nazwa oznacza wiele jezior, bo jest ich tutaj aż 15 i każdy z tych jeziorek ma swoją nazwę. Jest tutaj na przykład Mawrolimna, Kadi, Kadoula, Laki. Ogólnie Polilimnio często określane jest jako raj na ziemi, a dlatego, bo jest jednym z ukrytych klejnotów Messen. Uważaj pod błyskami! Ścieżka jest tutaj naprawdę przepiękna. Idzie się przez mostki, przez taką bujną roślinność. Ale trzeba, kochani, mieć lepsze buty, bo ja poszłam w sandałach i o mały włos bym się nie zabiła, także nawet weźcie jakieś buty trekkingowe, bo naprawdę mogą się przydać. Docieramy do jeziorka Kadi, gdzie znajdują się największe wodospady, które tutaj spadają z wysokości 25 metrów. No, panowie tutaj urządzą sobie kąpiel. My jeszcze zaczekamy troszkę i może się gdzieś zdecydujemy. Ta przejrzysta, zimna, górska woda była dzisiaj niezwykle orzeźwiająca, bo naprawdę w dzisiejszym dniu jest niesamowity upał. Nasi panowie wracają z zakupów. Idziemy teraz do drugiego wodospadu. Tym razem będzie to stad Hulas. Piękne miejsce, także jak będziecie tutaj na Peloponezie, to polecam, zwiedźcie te piękne wodospady. Rewelacja. Gdzie nawet mamy takie stopnie, które mają ułatwić tutaj wędrowanie. I co? Jest wielkie jezioro, ale jest bardzo nisko, nie? Jest pionowo. Jest pionowe zejście w dół. No, z tymi glamotami i w nieodpowiednich butach to chyba się wycofamy. No i w związku z tym, że ten szlak był już dalej coraz gorszy, postanowiliśmy zawrócić i wykąpać się tutaj w pobliskim jeziorku. Po intensywnej wycieczce znaleźliśmy fantastyczną kuchnię grecką w miejscowości Blue Shore w restauracji Galacja Acti. No i teraz będziemy się delektować przepysznymi rybkami.
samym sercu farmy Meseni, bardzo blisko pięknej i malowniczej Finikundy, mieliśmy tutaj nocleg na kwaterze takiej agroturystycznej. Mamy tutaj śniadanie. Przed nami szósty dzień zwiedzania. Dzisiaj zobaczymy przepiękny zamek Metoni, taką średniowieczną fortyfikację, która ulokowana jest w portowym mieście Metoni w Meseni. Cena biletu to zaledwie 3 euro. I w zasadzie to nie wiemy, dlaczego było tutaj tak pusto, bo przecież zamek zalicza się do jednych z ważniejszych i najpiękniejszych zamków w Grecji. Jest końcówka czerwca, przepiękna pogoda, a turystów jak na lekarstwo. Właściwie to określenie zamek może być tutaj nieco mylące, dlatego bo dawniej było to ufortyfikowane i samowystarczalne miasto, które zajmowało tutaj cały półwysep o długości przekraczającej 500 metrów. No przed nami jeden z najlepiej zachowanych obiektów. Jest to wzniesiona na niewielkiej wysepce ośmioboczna wieża Boursi, która jest zwieńczona okrągłą kopułą. Wysepkę z półwyspem łączy niewielki most, w jej stronę właśnie wychodzi niedawno odrestaurowana monumentalna brama morska. Wieża na przestrzeni wieków pełniła różne funkcje. Na pewno przetrzymywano w niej więźniów, w tym prawdopodobnie chrześcijan, pochwyconych w trakcie właśnie inwazji osmańskiej. Ale też wieża służyła jako strażnica, a potem latarnia morska. Teren jest tutaj dosyć duży, jest taka duża przestrzeń, więc żeby to zwiedzić cały ten kompleks, no to trzeba gdzieś poświęcić około 1,5 godziny. No i udało się dotrzeć do wyjścia. Dzień bez plażowania to moim zdaniem dzień stracony, bo pomimo, że ja jestem z gór, to jednak niesamowicie ciągnie mnie nad morze. I tym razem pojedziemy na przepiękną plażę Voidokylia, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu półwyspu Pelopon. Zatoka jest w kształcie takiej podkowy. Plaża jest tutaj pokryta złotym, miękkim piaskiem, a morze jest tutaj płytkie, ciepłe i krystalicznie czyste, praktycznie bez fal, no i ma niesamowity taki turkusowy odcień. No kochani, nie ma tutaj ani parasoli, leżaków, czy barów, restauracji. Jest to taka dzika plaża. Tutaj też nieopodal znajduje się jezioro Divariu, gdzie około 300 różnych gatunków ptaków migruje stąd do Afryki. Stąd też właśnie jest tutaj ten cały obszar chroniony Natura 2000. Będąc tutaj, zróbcie sobie jeszcze przy okazji taki króciutki trekking. Wybierzcie się na jedno ze wzgórz. Znajdują się tutaj stanowiska archeologiczne, ale przepięknie widać właśnie ze wzgórza całą zatokę. Nam soczek z pomarańczy. Ruszamy dalej. Kochani, po fajnym plażowaniu chcemy jeszcze dzisiaj jako ostatni punkt zwiedzania zobaczyć wodospady Neda, które znajdują się w wąwozie rzeki Neda w Meseni. Droga do wodospadu, ostatnie takie 2 km, no to już tak wjedzie taką trochę szutrową, trochę asfaltem. Zatrzymujemy się gdzieś mniej więcej na 200 metrów przed szlakiem, z racji tego, że już widać, że tam jest dosyć stromo. Nie wiadomo, czy tam jest możliwość też zaparkowania, więc bezpieczniej zostawić samochód właśnie w tym miejscu. Docieramy do początku szlaku. Tutaj rozpoczniemy naszą wędrówkę. Ścieżka jest tutaj bardzo wąska, kamienista i prowadzi nad urwiskiem, wzdłuż której płynie rzeka.
No i tak idziemy w otoczeniu pośród stromych takich zboczy skalnych i powolutku docieramy do pierwszego mostku, który zawieszony jest nad taflą krystalicznie czystej wody. Mamy trochę wspinaczki górskiej. Z jedną ręką nie fajnie mi się idzie, tym bardziej, że tak to wygląda. Proszę, nie jest wbite. Wodospady Neda to tak naprawdę ukryty klejnot Peloponezu. Spadają one tutaj ze stromych zboczy skał w otoczeniu przepięknej, zielonej i bujnej roślinności, co sprawia, że to miejsce wygląda jak z bajki. Aby dojść do drugiego wodospadu, od kapliczki należy wrócić tą samą drogą, a następnie skręcić w lewo i dojdzie się do przepięknego wodospadu, który naprawdę robi niesamowite wrażenie. I dotarliśmy do przepięknego 20-metrowego wodospadu Neda. Tutaj właśnie poniżej w basenie można się wykąpać, no woda jest niestety praktycznie lodowata. Ale przy takim upale dajemy radę, także chociaż na te 5-10 minut warto naprawdę tutaj wejść. Głodni, spragnieni, idziemy teraz poszukać dobrej restauracji, która zaserwuje nam pyszną rybkę. No niestety musieliśmy dosyć sporo zjechać, bo rybek w tym czasie bardzo mało tutaj jest. Ale znaleźliśmy w miejscowości Catacolo w Carusos restaurację tuż nad brzegiem morza. No i tutaj zjemy smaczne rybki. Na wieczór dojechaliśmy do miejscowości Temeni, gdzie w Haus Nefeli będziemy mieć przedostatni nocleg. Ła, no nasz Marek to po prostu jakby znajdzie miejscówkę, to szczena opada. Jest godzina 23. Przywitali nas tutaj winkiem, orzeszkami. Proszę, jaka piękna sypialnia. I kochani, to za 66 euro za 4 osoby. Za cały w zasadzie domek. Ale jest super, bo jest wspólna łazienka. Możemy się spotkać na przykład. Tu na przykład z łazienki. O! Dzień dobry. No szkoda, że nie mamy czasu tego fajnego miejsca wykorzystać na dłużej. No ale cóż, musimy jechać dalej. Bardzo przyjemne miejsce. Dzisiaj naszym celem są już Ateny, ale po drodze mamy jeszcze kilka fajnych miejscówek, które chcemy zwiedzić. Jedną z nich będzie klasztor, który znajduje się w dużej jaskini na stromym klifie na zachodnich zboczach masywu Helmas, który prowadzi aż do wąwozu rzeki Buriaikos. Jest to tak olbrzymie, że ledwo się mieści w kadrze. Oficjalnie jest to klasztor zaśnięcia Bogurodzicy, klasztor Megas Pilaion. Został on założony w roku 362 przez braci Szymona i Teodora, którzy pochodzili z Salonii. I z pomocą Eufrosyny, takiej lokalnej pasterki, odkryto w jaskini ikonę Theotokos, malowaną przez Łukasza Ewangelistę. No niestety nie wszędzie można było nakręcać, więc tylko troszeczkę Wam tutaj pokażemy, jak wygląda wnętrze. No klasztor ma tutaj dosyć bujną historię, ale taka najważniejsza odbyła się 8 grudnia w roku 1943,
kiedy to 117. niemiecka dywizja Jäger zniszczyła klasztor i rozstrzelała 22 mnichów i gości w ramach represji. No niestety kulminacja nastąpiła kilka dni później, która była po prostu masakrą Kablaryka. Klasztor został odbudowany po wojnie i dziś składa się z 8-piętrowego kompleksu osadzonego na 120-metrowym klifie. Jest to klasztor mężczyzn. Przed nami kolejna bardzo fajna atrakcja. Jest to jaskinia jezior Cape Lakes, która znajduje się w niedalekiej odległości od Calavrite. To jest gdzieś około 16 km. Jaskinia położona jest na wysokości 827 metrów nad poziomem morza i jest częścią łańcuchu górskiego Helmos. Jest to jeden z cudów natury w Grecji. W czasach neolitu i epoki brązu mieli tutaj schronienie pasterze i ich cała trzoda. Były tutaj magazyny, a także miejsce pochówku. Co ciekawe, odnaleziono również tutaj szczątki hipopotama. No niestety w jaskini w środku wewnątrz nie można było kręcić, więc dosłownie tylko kilka zdjęć Wam tutaj przedstawiam.
teraz już dawno policja by była. A tak się tutaj bawią. Mamy na nowo parlament. Tam wszyscy czekają na zmianę warty. No, nie ukrywam, że Ateny robią wrażenie. I proszę, wcale nie trzeba jechać w Tatry, żeby się zmęczyć. Wystarczy przyjechać do Aten i też się można zmęczyć. Kolejne schody. Ale pan przewodnik powiedział, że to już dzisiaj ostatnie. No i wyjeżdżamy na wzgórze Ligavitos. Jest to najlepszy punkt widokowy w Atenach. Wznosi się na wysokość 277 metrów nad poziomem morza. No, widoki są stąd nieziemskie, szczególnie o zachodzie słońca. A wyjeżdża się, kochani, taką kolejką jak na Gobałówkę, ale naprawdę jest tu ciemno. Tłucze się, jakby się było w kopalni. Posłuchajcie. Dźwięki, jakie wydaje ta kolejka, to nie wiem, jakbyśmy byli w kopalni. Nie wiem, jak zauważyliście, ale tu jeszcze wszyscy w maseczkach. Na szczycie znajduje się obszerny taras widokowy, który wieczorem dosłownie tutaj pęka w szwach od nadmiaru turystów. No, według doniesień w starożytności była tu świątynia Zeusa. Po krótkim pobycie na szczycie wracamy już na dół do miasta i będziemy kierować się powolutku do naszego apartamentu. Godzina 12, a ruch w pełni. Mamy kolejny dzień w Atenach. Idziemy teraz na Akropol. Tradycyjnie piękna, słoneczna pogoda. Tutaj pewnie kupuje się bilet. Bileciki kupione. Są różne ceny, więc musicie się zorientować, co chcecie zwiedzać. My zapłaciliśmy 20 euro od osoby. I rozpoczynamy zwiedzanie. No, Akropol to bez wątpienia najważniejsze miejsce w Atenach, które praktycznie każdy powinien odwiedzić. No, usiane jest antycznymi zabytkami z imponującym Partenonem. Po prawej stronie mijamy Odeon Heroda Attyka. Jest to niesamowita budowla, która jest odmianą takiego teatru rzymskiego. Służyła jako miejsce występów muzycznych oraz czytania poezji, a różniła się tym od innych teatrów, że była całkowicie zadaszona. Dzięki doskonałej akustyce do dzisiaj służy jako miejsce, w którym odbywają się koncerty oraz festiwale muzyczne. Dalej mijamy Teatr Dionizosa, który powstał u podnóża Akropolu już w VI wieku przed naszą erą i był pierwszym teatrem na świecie i wzorem dla innych teatrów greckich. Miał świetną akustykę i mógł pomieścić nawet 17 tysięcy osób. Przed nami Propyleje, z greckiego oznacza przedsionek. Jest to monumentalna brama, która przed wiekami, jak i teraz, służyła za wejście na Akropol. Jest to imponująca budowla ze stromymi, śliskimi schodami, ozdobiona kolumnami i portykami. No i jak widać, jest to najbardziej zatłoczone miejsce, przez co strażnicy nawołują tutaj do szybkiego przemieszczania się, nie zatrzymywania się, nie pozowania do zdjęć i oczywiście zabronione jest także dotykanie kolumn.
Przed nami przepiękna budowla, jest to Partenon. Jest to jeden z najważniejszych zabytków kultury na świecie, symbol starożytnej Grecji i Aten. Budowla zachwyca tutaj swoją wielkością, no długość to 69,5 metra, a szerokość praktycznie 31 metrów. No przepiękna jest tutaj cała ta kolumnada, jest praktycznie składa się z 46 kolumn, z których 8 jest widocznych z przodu świątyni, a 17 po bokach. Przed nami Erechtheion, jest to najświętsza ze wszystkich ateńskich świątyń. Jest to miejsce kultu Ateny, Posejdona, Zeusa, króla Aten Erechtheusza, Hefajstosa i Herosa Butesa. A przed nami wzgórze Likavitos, byliśmy wczoraj wieczorkiem na nim i stamtąd oglądaliśmy przepiękną panoramę Aten. Przy wyjściu warto jeszcze spojrzeć na lewo. Przepięknie tutaj widać świątynię Ateny Nike. No można ją tutaj przeoczyć, gdyż jest ona dużo mniejsza w porównaniu tutaj z tymi Propylejami. I powolutku już opuszczamy wzgórze ateńskie. Również zaraz pożegnamy się już z samymi Atenami i jedziemy jeszcze nad morze. Plaży Artemidos to nasz ostatni dzień. Wyjechaliśmy zatem, postanowiliśmy jeszcze troszkę korzystać z promieni słonecznych i z morskich. Ważniejsze parasole, leżaki, krzesełka, wszystko jest tutaj za darmo. Także no super. Tymi leżakami i parasolkami to jest tak, że one są tutaj za darmo, ale trzeba coś zamówić. I tak kończy się nam 7-dniowy pobyt na Peloponezie, ale już dzisiaj zapraszamy na nasze kolejne filmy. Trzymajcie się, dzięki za uwagę i dajcie subka do góry, jak Wam się podobało. Cześć!